Co nagrywasz? Można 800... Co to za film? Marek, co ty tak się trzęsiesz na tych schodach? Zaraz spadniesz! O kurde, co się ze mną dzieje? Ale mnie wykręca! Ty to daj to! Po co nam ta pizza jest sobie potrzebna? Karolina, Karolina! Czemu to się uczepiłeś mojej nogi? Nie wiem, Tula. Ej, zostaw, puść mnie! Musimy nagrać film. Siema, jestem Marek, a w dzisiejszym odcinku będziemy ignorowali Maćka. I co za tym idzie, oczywiście będziemy go denerwować. Ostatnio, jakieś 2 tygodnie temu nagrywaliśmy film, w którym ignorowaliśmy Karolinę. Karolina była rozcieczona podczas nagrywania tego filmu, a co dopiero będzie, jak będziemy ignorować Maćka przez cały dzień dzisiejszy. Mimo że dzień się już kończy, to zostało nam jeszcze kilka godzin, żeby ignorować Maćka. No i oczywiście, żeby go bardzo, ale to bardzo zdenerwować. Nasze... Moja Maćka pewnie będzie tak wielka, że te kilka ostatnich godzin dnia zupełności bez... Każdy zresztą wie, jak Karły reagują na to, jeżeli robi się krzywdę. W każdym razie, dzisiaj mamy zaplanowaną kolację, zajebistą kolację oraz fryzjera. Maciek ma już długie włosy, także chciałby pewnie skorzystać z usług fryzjera, no ale niestety... No właśnie, także pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał. Klikajcie czerwony przycisk, który znajduje się tutaj, tam na dole, ponieważ już wkrótce mamy 1 000 000 subskrypcji i fajnie byłoby, jakbyście przyczynili się do wbicia 1 000 000 subskrypcji na tym kanale. Także zapraszam do oglądania, czekamy, aż Maciek gdzieś tutaj się pojawi, bo póki co go nie ma. Gdzieś wyszedł. Zapraszam. I co, on się zgubił na tych schodach, czy co? Bo ja nie rozumiem. Ducha, może ja chyba słyszę kroki. Zgubił się. Chyba, że to ktoś inny. No to wtedy bez sensu nagrywamy. Co? Zajebista ta fryzura twoja będzie. No od razu będzie. Nie no, powiem ci, Jarek, że... Ruszę! Że... Moja fryzura, nie? No, mega, mega. Mi się bardzo podoba. Przeboję się, to pewnie mistrzostwo fryzjerskie. Też by się o... Zobacz, dobrze mi szczerze? No zajebiście, ja to teraz nagrywam, wszystko powiem ci, że... Musimy zaraz polecieć na foty jakieś. No, koniecznie. W kamerze to wygląda 10 razy lepiej. Ja myślę, że na kamerze zobaczę, to się wkurzy. No zobacz, widzisz? Ty, jest idealna fryzura. I co, to już koniec? Ruszel! Już pana? Tak, kończymy! No naprawdę dobra. Czekaj, może ja nagram dokładnie. Chyba to 800 ta fryzura, czy nie? Mateo Łomskiego działa. 800? 800, ja też. No w sumie. Co nagrywasz? Można 800... Co to za film? Można 800, powiedz dlaczego, bo... Karła, to byśmy mieli 1600, to się nie opłaca. Serio? Co to jest za film? No, Karzu, chyba nie chcesz jeszcze, nie? Co wy chcecie mieć? Lecimy. Karzu ma dobre włosy, tak mi się wydaje. Także nawet nie będziemy po niego dzwonić, żeby to... Nie, dobre włosy, tylko odrosty mam, widzisz tu? No. Super. Warto polecić tutaj fryzjera. Tak, jest super. Warto pana polecić, tak? Pokaż pana, tak? To za film nagrywasz. Dobra, to dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Za fryzurkę. Ja też chcę. Dziękuję bardzo. Też chcę. No i do butów pasują. Kurde, zobacz. A ja? O. Prestiżowa fryzurka. A ja? Dobrze wygląda teraz? No zajebiście ci powiem. Proszę, co z moim? Od góry do dołu. Od góry do dołu jest prawdziwie, zrób mi tak od góry do dołu, tak prawdziwie. Od góry do dołu i buciki. I sandałki. Zajebiście. Bang, bang. No, to co? Marcin, dziękujemy ci bardzo, super, w ogóle fajnie. No, fajnie się mówić. Miał ktoś jeszcze być inny, ale nie ma go, także... No. Dziękujemy bardzo. Ojciec, zajebiście tak wygląda. Karolina, weź nagraj. Daj. Że ten. No, co ty robisz? A wychodzi czy nie? Nie. Ja zamykam fryzjera. Marek, no, co ci? Co jest? A my, Karolina, przygotowujemy do kolacji i będziemy zaraz nagrywać. Nie ma żadnej kolacji, mamy dzisiaj świetnego kucharza. Marek, co ty tak się trzęsiesz na tych schodach? Zaraz spadniesz. Zagłusza coś. Nie wiem, o co chodzi. A ty co? Co? Marek, zostaw! No chodź, Karolina, jaki to masz problem, żeby wejść na górę? Czemu? Ale ja chcę ten. I jaki film nagrywamy w końcu, bo ja nie wiem. Co za mieliśmy film nagrać z Maciem, ale Maciek no ma nas w dupie. Pokazać fryzjera i mówię, że dupie was mam. Naszą kolację. Co na mnie kamerę dajesz, dzisiaj? Chodź do kuchni może, zobaczymy co tam się dzieje. No, ciekawe czy byś zrobił. Ty, Karolina, to jest pierwsza scena w filmie. A zobaczymy, jaka jazda. Dobra, to my sobie tutaj pochodzimy po domku, posprawdzamy co się dzieje. Ty... Ale ojciec, z tą twoją fryzurą to wiesz, to nic. Fryzura zajebista, ale jeszcze lepsze nie karło. No co ty? A on tu był? No był. Znaczy no już nie musisz udawać, że go nie ma. Ale zajebiście, że się tak zdenerwował. A to jest dopiero pierwsza scena, wyobraź sobie co będzie dalej, jak on jedzenia nie dostanie. Nie dostanie jedzenia, bo mówię, na 8 osób miało być jedzenie, będzie na 7. W ogóle nawet, może mu damy tylko talerz. Talerz mu damy? Nie. Nie, bez talerza. On jest duchem.
byśmy go nie widzieli. Aha, o kurde, ale będziemy... Dobra, to w takim razie... On już się wkurzył. Ja widziałem, że się szarpał i chciałem ci pomagać, bo fryzjera odprowadzałem. Zresztą szkoda było 8 stóp na niego. No. A karzeł, który nie dostaje jedzenia, to jest naprawdę wkurzony karzeł. I to fajnie, że dobra, w takim razie my sobie pochodzimy tutaj po domu, popatrzymy, co dalej będzie robił Maciek, no i będziemy po prostu nagrywać te najlepsze momenty. Bo może być też taka sytuacja, że teraz przez 10 minut, tak jak ostatnio ty miałaś, jak nagrywaliśmy ten film, czy po prostu godzinę siedziałaś i nie odzywałaś, zamknęłaś się w pokoju. No. No co, no ludzie cię olewają, no to co? No, to w takim razie idziemy szukać karła. Trzymaj Karolina. Trzymam. Mieliśmy wybierać nowy abonament. No to... Ja akurat jak podszedłem, to kamerę włączyłeś. Ała, coś mi głowa ci się boli. Chcesz tabletki, bo mam apat czy coś? Ała, z***sz mnie kamerą. Ty chciałam mi komputer. Ale to co, chcesz tabletki na ból głowy czy coś? Ale magia. Co teraz robimy, Marek? Co tam? Marek, przestań, mów po prostu. Co, o co chodzi? Czemu mnie nie pierdolisz? Nie wiem, Marek, uspokój się. Masz jakieś tabletki tutaj na ból głowy? No pewnie. Ale ty mnie zaraz ci z tego będę. Wiesz, gdzie są jakieś tutaj tabletki? Tak, wiem, gdzie są. Możesz mi dać torebkę, to ci znajdę. Karolina, nie zamykaj mi tej torebki! Nie zamykam ci tej torebki, jak masz ochotę, to sobie weź! Zostaw tą torebkę, Karolina! Ale ja jej nie dotykam! No to i przestań je... Ja chcę zasrane tabletki na ból głowy. To sobie weź, nie ma problemu! Ale gdzie je masz, jak je nie widzę? No nie wiem, szukaj gdzieś w torbie! Karolina, czemu tu tak śmierdzi? Czemu tutaj... Jakby żelem antybakteryjnym. Ale czemu tu wali odkażaczem? Nie wiem, Karolina, weź to, znajdź i nie wyrywaj mi tej torebki. Co? Proszę cię bardzo. Nie wyrywam, czekaj. Jezu! Marek! No może... Weź, chodź, ja ci znajdę. Sprawdzimy gdzie indziej. Masz. Albo chcesz... Ja no kurde! Chodź, chodź, znajdę ci. Ale powiem ci, Karolina, że... No Marek, przestaniesz rzucać moimi rzeczami? Ale to nie ja rzucam. To, że pozwalam ci wkładać swoje rzeczy do mojej torebki i pozwalam ci w niej grzebać, kiedy tylko chcesz, to nie oznacza, że możesz to do reszty wykorzystywać. Ale wiesz, co jest najlepsze? Torebka lata. No kurde, Marek! Co robisz, dlaczego? Że u mnie wszystko dzisiaj tak na to sobie weź te przeciwbólówki. No właśnie chciałem się dostać do twoich przeciwbólówek. Jezu, to je weź, ale niestety a nie. Nie ma takiej możliwości. To ja też sobie ponagrywam filmy. Jezu, czemu wszystko jest rozwalone? Daj, daj, daj. Jak mi coś z tej torby zginie, to naprawdę pożałujesz. A przeciwbólówki. No Marek, przestań! Z tej torebki to by się dzisiaj nie dostać. Jeśli mi coś z tej torebki zginie, to naprawdę łeb ci urwę. Ale ty chcesz mnie powiem ci, że mi tak wszystko boli, brzuch mnie boli. To weź te przeciwbólówki! Jestem tak stary, że już mnie plecy bolą. O kurde, co się ze mną dzieje? Ale mnie wykręca. Marek, co ty, skurcze masz porodowe, czy jak? Dlaczego tak robisz? Ła, kurde, wszystko mnie boli. Czekaj, Karolina, ja się pójdę położyć, bo nie boisz. Naprawdę, w plecach mnie boli. Weź ty się połóż. Kurde. Dupie was, mam go weź mi może jakiegoś kurteksa zrób czy coś, bo chyba mam gorąco. Spoko, mam torebce. Dlaczego mnie nagrywasz? Albo mam tego wirusa. Marek, nie, nie możesz mnie czekać. Nie wiem, naprawdę, strasznie się czuję. Tutaj mnie płuca bolą. Ty się tak zesłaniesz, co? O, boli mnie tutaj głowa. O, właśnie pokazuje, gdzie mnie boli. O, Karolina, to co z tym ferweksem dałabyś od razu? Weź. Spoko, zrobię zaraz. No, a możesz mi chociaż to nagrać? Zrelej, bo mnie na strasznie. Dobra, połóż spokojnie. A je się wszystko. Serio ma chyba tego wirusa, bo tak jakoś dziwnie uwiata w płucach, wiesz? Masz wirusa. Bo to chyba tam objawy były, że... W ogóle już nie nagramy filmu! A kiedy to jedzenie będzie tak w ogóle? No nie wiem, chyba zaraz. To jest zajebista jazda. Jezu, ale się wkurza. On jest jeszcze gorszy niż ja. Prankowanie ciebie. Przy tym to... To nic. Powiem ci tak, ty to jesteś tutaj, a każdy to jest tutaj. Ale jesteś okrutny. Także jeżeli chcecie drugą część, to zostawcie tutaj 50 tysięcy łapek w górę. 50 tysięcy łapek w górę i od razu nagrywamy kolejną część ignorowania Maćka. Dobra, w takim razie przejdźmy sobie tutaj. Zgadza się wszystko? O, będziemy jedli, właśnie jesteście, tak? No, tak, no to mamy jedzonko, pokaż tam, no. Ale teraz taka akcja. Tak? Przecież nie, no co to, 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 to jedzenie pokazała. Tutaj nie jest ważne. Ty jesteś głodna, tak. No jestem! W takim razie idziesz sobie na górę. Tak. Ja krzyczę, gdzie ty idziesz, Arek, jedzenie jest gotowe. Żeby Maciek usłyszał, że ja po prostu to jest szedł. Dobra, tylko mnie nie wykorygujcie, dla mnie, żeby było żarcie też. No będzie, będzie, tak, gdzie idź do góry, bo dobra, ja go zawołam. Dobra, to ja go wołam, tak. On na górze siedzi, to już wiadomo. Ja się obawiam, że przy Maćku to my to jedzenie całe stracimy, jak on się zacznie awanturować. Darek, gdzie ty idziesz? Jedzenie jest! Dawaj tutaj, no! Wiesz, jaka jest złość Karlęca. Super, właśnie tak.
zapniało, to ja sobie idę... No gotowe jest, także dawaj. Ale czad, no to zajebiście. Będę patrzył, co jest do jedzonka. Co tak ważnie? No to co tutaj jest do jedzenia? No właśnie, pokaż co jest. Właśnie, co dobrego jest? Wypadałoby nałożyć i tyle. Ale to wszystko tu się makaron tagliatelle, szparagi, pomidorki koktajlowe. I pokaż, tu jeszcze mam ale patrz. Nie no, to jest zajebiste jedzenie. Oliwa z oliwek. No co, można nałożyć i no po prostu trzeba przejść do konsumpcji. No, obok takiego czegoś nie można przejść obojętnie. I to w kąpielę. Dawać. Nakładamy. Ja pomogę jedne też. A teraz kto jest jedziemy? Ja jedno i drugie spróbuję na pewno. Pokładaj może, nie? To nakładaj, ja biorę też jeden talerz. Już jest przecież gotowe wszystko. 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, dobra. To no, dobra. Idealnie. Tak, tak, tak. To ja będę trzymał, a ty... No bo połóż, to będzie wolno. 7, jak 6? Dobra, to co jemy smacznego, jakby na Wigilii byśmy byli, bo to taka trochę prawie wieczorna Wigilia. Jesteśmy wszystkie, nałóż też tu właśnie. Ale co, kurwa, COVID. No mój dawaj, tutaj nałóż, bo ja pójdę na górę, bo ja mam robotę na górze. To co, nie siadaj no, Arek, dawaj, Arek, ale siadaj. Sami. Czekaj, czekaj, jest miejsce, ma krewetę. Karolina, siadaj tam. Dobra, dobra. No, siadaj, siadaj. Dobra, wykładamy krewetę. O, akurat talerz do mnie przyszedł. No, tutaj siadaj Karolina, jest sobie. Marek, siadaj sobie. Dzięki. O, widelec dla ciebie. Dzięki. A ja sobie wezmę widelec. Gdzie są widelce tutaj, bo nie pamiętam. Tutaj. Masz. Na mnie. Tu był, leżał tam. Ja wolę na stojący. Smacznego wszystkim. Smacznego, smacznego. Smacznego. Sam to będzie jeszcze potrzebne? No może odłożę gdzieś. Nie są talerze. No, bo tego a, się jeszcze nie dokładajcie panu. Fajnie, mam matka, 6 talerzy komplet. No, super, super. Gdzie to odłożyć? Weź tam, nie wiem, może na płycie. Na kolumnę bym położyć. Czekaj, że było gdzieś bez. No, bo to trzeba gdzieś schować, nie? No co tutaj będzie na stole leżało? No, szkoda, szkoda miejsca, tak? Daj. Ja jestem głodny. Ja na górę idę już. Idziesz parę? Miło byłoby z wami zjeść, ale... No właśnie, to ale nie trzeba. Razem. Ja też chcę. Dobre, no. Tak, bardzo pytanie dobrze. Jedno mam. Kto to robi w ogóle? Ja. To ja też my muszę trójka. O, o, gratulacje. Spróbowałem przed chwilą, no naprawdę. Trójka. Jest. Daj mi jeść. Dobra, nie? Ty też nie wiesz. Jeszcze takich gości będziemy mieli, czy nie? Kurczę, jak już tu nie wygodnie. Możliwe. A p***ole was, ja se... Nie wiem, zamówię se. Jedźcie se za mną. Będziecie po ciemku jeszcze. Co? Prąd gaz! Widzieliśmy się, że Maciek zamówił coś z pizzerii. Ja nawet mam gdzieś potwierdzenie tego, bo to przez mojego maila zamówił. O, widzisz, co zamówił? Pizza, pepperoni, coś tam. Teraz przejdziemy sobie po obciągu, gdyby nigdy nic. Ogólnie, to nie wiem o co chodzi, ale Karolina, jakieś tutaj zamówienie mi weszło. Jakie także, zamówienie? Że pizza, pepperoni, ja nie wiem o co tutaj chodzi. Ale co ty, Marek, jeszcze się nie najadłeś? To jest, tyle jedzenia dosyć było. Dosyć podejrzane. No, to jest dziwna sytuacja, że jakieś zamówienie robią. Ale to Marek, ty się jeszcze nie najadłeś? Jak to anulować? Co anulować? No tam jest pewnie przy... Ale anulować zamówienie. Co anulować? To moje jest. Marek, no anuluj to po prostu i tyle. Telefon już padł? Gdzie jest mój telefon? Marek, weź Boże! Weź sobie ze swojego telefonu anuluj to zamówienie. No po co tam pizza? Jeszcze tam było napisane... Masz mój telefon, anuluj. Jeszcze było napisane, że na nasz adres. Jem! Bo ja się tutaj na maila nie zalobuję. Ja nie zjadłem, to ty też. A oddaj mi ten telefon. No nie zabrałam ci go, przecież ci przed chwilą dałam. No to czemu ta pizza się zamówiła? Skąd ja mam wiedzieć, no? I to jeszcze co mi ty głodny jeszcze jesteś? Daj ten pieniądze. Skąd tam mi zeszło? A, to już opłacono, zajebiście. Co ty, drgawki masz, czy co? Nie wiem właśnie o co chodzi. Daj mi ten, dobra, to napicie może na komputerze anulujemy. To zamówienie. No tak, nie ma problemu. Jest sypialni przecież. Marek, weź przestań się trząść! Bo to wiesz, który raz już? Nic nie będziesz anulował. Marek, przestań się trząść! Ja jej co? Ty wiesz, co się dzieje? Nie, bo się zrobiła mi znowu zamówienie, że jakaś pizza tutaj przychodzi i zamówiła. Nie, zamówiła. Ja nie zamawiałem. Ja nie zamawiałem. Do mnie. Tu, do mnie. Nie wiem, może... Nie mogę tego anulować. Weź popytaj wszystkich, może ktoś zamawiał. Ja też nie wiem. Ja też nie wiem. Ale co? To jest kradzież po prostu pieniędzy. 35 zł. A jak pan się to zamówił? Ale ja nie mam pojęcia, to samo się zamawia. Któryś raz z kolei. Ty też? Nie ma jej. Ja nie jedno, nie jedno. Ja nie jedno pewno. No to po prostu będziemy musieli. No ja jestem najedzona, no totalnie. To trzeba komuś dać to po prostu, albo, nie, albo damy sąsiadowi. No co ma się zwarzować, tak? Na mnie. Nie muszę teraz cienko przejdzie z kasą. No to zamówienie zawsze przychodzi. Ja patrzę maila, a później po 40 minutach, godzinie. Ja się sam odzwolę, że tutaj jakiś dostawca jest. To już sam się odbiorę to zamówienie. Któryś raz z kolei. Ale teraz słuchaj, nie nagrywa. Będziemy czujni tutaj. Będzie tutaj stać, jak on tylko zadzwoni, no to zejdziemy do niego. Nie, to moje. Żeby już więcej nie dostarczał tutaj zamówień. Nawet nie zamawiam nie zapłacić. Ale już z karty weszło. To dla sąsiada ja dam. Ja dam dla sąsiada. Dobra, po prostu. Cześć.
Powiem ci, że ten film to jest mistrzostwo. Masakra. Ty, ale ty dałeś zajebisty pomysł, żeby podać tą pizzę. Tak. Ale dobrze, no co masz się zmarnować? No tylko tak, zawsze mam jeszcze ciasto, to w ogóle po co nam to wszystko? Dam sąsiadowi, on ma naprawdę kłopot z kasą, nie płacimy sobie do czynszu. Także jemu dam, bo on pizzę, ma... Pizzę, nie? Pizzę mu damy. Dobra, to pizza, będziemy się wyrzekać, to w ogóle czynnie. Domino, to dobra. Pepperoni, pepperoni, nie wiem, 10 my nawet nie pepperoni, szkoda, kastel dam sąsiadowi. O, no, tak, pewnie. Pomaga. Dobra, to tak razie pomysł. Ja na bieżąco będę teraz skorzystać telefon na zawro. Kurde. Dobra, to na komputerze będę na bieżąco śledził, gdzie ten dostawca jest i po prostu zejdziemy. No tak, jest lokalizacja. I Maciek sobie nie zje. No nie, to na pewno. No oczywiście, że nie. Ciekawe, czy u sąsiada zrobili. Masakra. Ale on się nie zna z sąsiadem, przecież wiesz. To jest ale wiem, on nie ma żadnego. No, tak. To jest karzeł. Dobra, w takim razie ciekłego karła. Czekamy na dostawcę. Ty, jest. Jest już? Jest, no, już, słyszeliście, tak? Jak dzwonił ten głupi dostawca? To moja pizza zaschodziła? Pizzę. Moja. Kurde. A nawet ja nie ma czasu, żeby buty założyć. I z tobą? Czy idziesz tam? Ja mam buty. Dawaj szybko. Zapal nam światło. Dobra. O, ja pierdzielę. Poczekaj. Coś tu się dzieje? Kurde, trzeba najszybciej. Ała! Kurde, coś mnie trzyma. Wybierz, odbierz jak możesz. Arek, idź tam szybko, odbierz. Dobra, idę, idę. Dobry. Ała, ała. Co ty robisz? Dobra, dawaj. Do sąsiada dodajemy Karina. Zgadę sąsiadowi, niech ma sąsiad. Do sąsiada spod jedynki, spod jedynki. Na jedynkę dawaj. Trzeba dać pizzę. Gdzie jest jedynka? Tutaj? Wysiarek zasłoń. To. No, bo przyda się sąsiadowi, nie? To jest sąsiada. To może, że jesteś ty i wydasz pizzę. To będzie najlepszy pomysł dać dla sąsiada, nie? Tak, tak. Pizza jest dobra, widzę tutaj oryginalna pizzeria. Jezu! Tylko strasznie jakoś się wyrywa. O Jezu! No to ja... Co z tą pizzą zrobić? Ja pierdzielę. Ty to daj to! Po co nam ta pizza jest sobie potrzebna? Później ktoś po prostu... Idziemy do domu. No, dobra. Buty latają, no i co latają. To dziwne, serio. Dziwne. To rzuciło we mnie butel. A tam jest... Nie dajemy na sąsiada? No nie, niech sobie tam będzie. Ty, to masz klucze? Nie, ale chyba oni są w środku, to trzeba po nich zadzwonić. To jest dzwonek? Nie, nikogo. Jest ktoś? Ten sąsiad z tej jedynki. A co chodzi? Ciężko będzie się dostać tutaj. Kurde, nie masz kluczy zapasowych? No właśnie nie. Co z nas zrobimy? Nie, chyba idziemy zjeść pizzę. Ej, słyszycie to? Co robimy? Idziemy chyba zjeść pizzę, co? Ale to się nie. Chodź, idziemy jeść pizzę. No dobra, zjemy, w sumie jestem podróż. Zjemy tą pizzę, nie. Teraz musimy poczekać jakiś czas. No już macie po prostu. Coś tam się spierdzi. Otworzyłam. Dobra. Posiedzę z nóż. I co zrobię? Ale nie słyszycie jakiś szmer? A, ci o kabinę. To ten dzwonek właśnie, nie wiem. Żeby ktoś inny poszedł na otworzył. A co w ogóle za pizzę za mną? No ale chyba wpadło. Ale malutka jest. Malutka? Malutka dla Karla. Jak dla Karla. Zresztą mniejsza z tą pizzą. Co to za pizza? O co chodzi? Co to jest? Co to jest? Po ciebie. Dobra, weź to zamknij. Może rzeczywiście dla sąsiada damy. Damy dla sąsiada. Tutaj jak sobie wróci. No sakra. To postaw mu tutaj. No to poczekamy sobie chwilkę, żeby wrócić do domu. No to po prostu masakra. No wyobrażasz sobie, Marek, że przychodzisz pod dom, patrzę tam wszystko. Ale jaka jeszcze? Jak podróba wygląda z Chin? Dobra, to czekamy w takim razie, aż on sobie pójdzie stamtąd i da nam wejście. Ogólnie to u nas dziś no jest taka sytuacja, że nagrywamy Hot 16 ojca, co zajmuje sporo czasu, ze względu na to, że trzeba między innymi wyeliminować swoją chrypę. No tak, i ona jest jednak jestem trochę stary już, także to jednak słychać, ale na pewno nagramy to dobrze. I słuchajcie, ponieważ dzisiaj wlatuje ta Hot 16, nagrywamy ją dwa dni wcześniej niż wy to widzicie i będziecie naprawdę zaskoczeni. Powiem tyle, nie jest to gatunek muzyczny hip-hop. Także a, no nie zdradzimy. Ogromne zaskoczenie. Także o 17:30 serdecznie wszystkich zapraszam. No i tutaj tak sobie nagrywamy, staramy się do tego jak najbardziej przyłożyć. No i po prostu, szczerze mówiąc, zapomnieliśmy troszeczkę o tym, że musimy nagrywać ten film odnośnie ignorowania Maćka. Chociaż też on tutaj w ogóle nie przychodził. Nie przychodził, nie przeszkadzał, co się mogą trochę skupić. To z kolei... Bo ja mam dopiero 9 wers. No i to z kolei też się mija z celem, ponieważ to Maciek ma do nas przychodzić, a nie my do Maćka. Teraz wykonamy pierwszą akcję prowokacyjną.
kolejną, która będzie polegała na tym, że pójdziemy do niego na dół i powiemy coś w stylu, że przez niego nie ma filmu, czy coś takiego. Że nawalamy z koszy z maską moją. No, wiesz, no ale chyba nie będziemy tego mówić do niego, tylko raczej między sobą, nie? Między sobą, no dokładnie. I Karolina miała jeszcze pomysł na ostatnią akcję prowokacyjną. Z tym spaniem, Karolina. No tak, no tak. Czyli nie będzie żadnego miejsca na spanie. Po prostu wszystkie miejsca tutaj zapełnimy. Tak. W każdym łóżku będzie jedna osoba i zrobimy tak, że... A zwłaszcza, że koleżanka u nas śpi jedna na jednym łóżku, już na Maćka właśnie. Jedną jeszcze koleżankę będziemy musieli załatwić. No, dobra, już jest, później sobie dobra, to policzymy. Dobra. Pójdziemy do kuchni, bo jakiś idziemy do niego. No tak. I weźmy sobie jakieś picie. Tak. I musimy pogadać o tym, że przez Maćkę nie ma filmu. To chce energetyka. No ja chcę energetykę, ja chcę. Ja też bardzo chętnie. Jest taką świnią, że tutaj pizzę jej nie wyrzuca opakowania. Ja tego nie wiem. Jaki syf. A czy to nie jest ta pizza, co wyrzuciliśmy od sąsiada? Znaczy. No Karolina, zobacz. No ale to nie jest przypadkiem ta pizza, co pod sąsiadem zostawiliście? Jesteście, słuchajcie, głupimi brudasami, bo nie potraficie nawet... No ale to nie ja, ja tego nawet nie piłam. Ale ta pizza była sąsiada, ja nie wiem skąd ona się znalazła. O co tu po ogóle chodzi? No ja też nie. No co, sąsiad ten przyszedł? Ale ona jest jedynka. A w ogóle... Marek, nie pchaj się. No ja się nie pcha, bo jakoś dziwnie się dzieje. Ściąga energetyka. Czemu lodówka się otwiera? Kurde, Marek! Co za lodówkę tutaj? A co ty robisz, Marek? Marek, już wzięłaś energetyka! Przestań! Ty ściągaj. Chcesz też energetyka? Nie, ja chyba jednak herbatę sobie zrobię za chwilę. Słuchajcie, bo przez tego głupiego Karła nie ma dzisiaj filmu. To. O! No dokładnie, kurde, zwiewa po prostu na cały dzień, znika, nie informuje nikomu. Ja dopiero dziewiąty wers nagrany. Energetyka ściąga. Cały czas przeszkadza, dobrze, że go nie ma w ogóle. No przez tego Karła to nie ma filmu na jutro. Miał ci dać ten tekst do pod szesnastki. A gówno zrobił ten tekst. Co ty się tak, Marek, wyginasz dziwnie? No skurczała dzisiaj przez jakiś cały dzień. Do tego Karła to trzeba po prostu albo ubić, albo wyeliminować stąd, odwieźć do Warszawy. Jakaś taka dziwna energia jest tutaj, krzesła, bo w ogóle porozmawiamy sobie przez... Zła aura tutaj panuje dzisiaj. Marek, przez... Energetyka tutaj. Dobra, ja biorę sobie Red Bulla. Ja też sobie wezmę. I spadam. Ja też sobie wezmę jednego jeszcze. Na szczęście... Też jest Karolina? Nie, ja dziękuję. Ej, gdzie jest mój energetyk? Przecież mówiłam, że nie chcę. No to był mój. A to jest ta sama sytuacja, co ostatnio była. U nas jeszcze w domu, co przedmioty różne lewitowały, nie? Ty, ale to jest dziwne w ogóle, no prześmiałeś tego Red Bulla. Tam widzę, że jakiś energetyk lata. Ty, ale to w ogóle jest jakaś dziwna faza, może jesteśmy zmęczeni, nam się to wszystko wydaje już. Szkoda pieniędzy, bo te energetyki się tak szybko ma. Sama jedzenie. Tutaj nie wiadomo kto to pił, a pić to niehigieniczne strasznie jest. Nie? No raczej. Dziwnie w ogóle, ale my jesteśmy was zmęczeni. Zmywaka. No już tyle ponagrywaliśmy tego, no ale przez tego głupiego Karła zasranego. Tam ciasto. Ja to w ogóle jak go dorwię, to rozwalę. No ja też. Dziewiąty wers. Nie ma co takiego głupiego zwierzaka trzymać tutaj. Każdy to jest znaczy, zwierzę. Tak, ja to też jestem. No dokładnie. Na górę, nie? Ja ograniczę Państwa, ty co? Umawia się z nami, żeby nagrywać film, potem nie przychodzi, nie kontaktuje się, to nie odbiera telefonu. To jest debil. Chodź, Karolina, idziemy do góry. No k***a, film nagrywasz, a co mówisz, że nie ma filmu? Chodź, idziemy do góry. I trzyma na mnie kamerę. To ja też idę do góry i co? Karolina, no chodź, no co tak idziesz wolno? No masz jakieś propozycje na film bez Karola, bo on nie wie, gdzie się udzie. No nie wiem, no kurczę, mieliśmy kilka filmów zaplanowanych, ale z Maćkiem, ale oczywiście nie odbiera telefonu. Olewa i to sprawa. Na chodzi z tym aparatem, ty mocno tutaj jest. Boże, coś mi teraz. Kamera zabiera. To co ja mam teraz zrobić z tym iPhone'em, którego Maćkowi kupiłem? Dasz sąsiadowi, temu iPhone'a to już mi dałeś. Temu sąsiadowi to już damy. Ty, iPhone'a już nie, mi dałeś, czaisz? Teraz mu kupiłem ten iPada, ale no skoro nie chcę, no to... Sąsiadowi dam już pizzę. Spoko, ten sąsiad, no to... Ten spod jedynki jest bardzo w porządku. On na wszędzie moje. I w ogóle także... Po co, co? Daj mi ten. Damy mu. Idziemy mu zanieść po drzwi. Możemy mu zanieść. No to dawaj. Z pizzy się chyba ucieszył, więc. Ja go tutaj schowałem. Masz gdzieś go? Marek! O co chodzi z tym MacBookiem? Przed chwilą był na bębnie. Tutaj przedmioty różne lewitują. Ty, ale czy sobie ja? Może ktoś tu u nas jeszcze w domu jest? Nie wiem, powiem ci tyle. My mamy chyba już z widem. Powiem ci, że naprawdę czuję się, jakbym był jakiś pijany i nie wiem co. Przy mnie nie pijemy, bo nie rozumiem tego. Co tak stoicie? Ale jest dziwna faza, nie? A my nie mieliśmy iść do kuchni? My byliśmy w kuchni. Dobra, potem, dobra. Zapomniałam swojego. Zrzemnijmy się po prostu i tyle, bo to po prostu... Weź Karolina się nie pchaj, coś... Nie pcham się, nawet nie weszłam na schody. No weź Karolina! Jezu, nic nie robię, nawet nie dotykam. Nie dotykasz, no przecież szarpie mnie ktoś, no to jak? Rzeczywiście wypadałoby chyba już i spać, bo naprawdę... Jezu! Jezu, co to za huk? Ja idę, bo mi się tak chce pić. Tak mi się chce pić, kurde, że... Wypiję cztery, bo stały cztery, mogę? Ale cztery... Kogo jest? Ojciec. Znowu jakiś energetyk? Dobra,
się napieroli. A wiesz, dlaczego ten energetyk kupiłem? Dla Maćka, bo on zawsze pił. No, i teraz widzisz, kurde. Ale powiem ci, że... Ty, ale powiem ci, ja dzisiaj znalazłem przynajmniej 6 energetyków otwartych. Chcesz wiedzieć, gdzie idzie? To jakaś dziwna faza w ogóle się robi. My naprawdę chodzimy, pójdźmy spać. No. Ja idę, mi się to odstroi wszystko. No dobra, trzeba pościelić. No idziemy spać, bo to... Nie ma co. Idziemy spać, tak, to bez sensu. Ty zamknął nawet za nas drzwi. Teraz możemy go poobgadywać. Jest masakra, bo jest super. Jak mi tutaj przywalił, to aż mnie skręciło. Ja, no naprawdę, on wszystko bierze tak na serio, że głodnie. A po drugie, to nie powinno usiąść. Ale gość widzi kamerę, nawet mówi, że widzi kamerę, nie? Ale wiesz co jest dobre? Że ty trzymasz kamerę. No. Bo jakbym ja trzymał... To by rozwalił kamerę. No to on by mnie... Tak, na mnie się chociaż tak nie rzuca, nie? On by wyrywał tą kamerę. Tak, tak, że nie dałoby się tego nagrywać. A wiesz, do ciebie nie podejdzie, nie nawyzywa cię, bo... No tak, no w końcu kobieta to... Chociaż no, jakieś tam... Dziewczyną, tak? Tak, to ma to... No tak, jakiekolwiek granice chociaż... Trudne akcje właśnie niech ona kręci. Tak jak kręciliśmy jakieś wiadomienie zdroi, tak samo wtedy. Ja nie śmiecę, bo wreszcie wsadziliśmy bagażnika, to też było bezpieczne. No i wszystko można nagrywać. Dokładnie, ma chociaż jakieś granice, nie? To ale co? Ja już po prostu tak siedzę ze śmiechu, nie mogę, kurde. Robimy teraz, idziemy spać. Gość oliwę wziął do picia. No trzeba po prostu rozłożyć tak to wszystko, że ścielisz jedno łóżko i po prostu od razu się na nim kładziesz, nie? I każdy śpi w osobnym łóżku, tak. Bo mamy dużo łóżek. No dokładnie. Wszyscy razem ścielić łóżka, tak. Po kolei, tak. I od razu trzeba je jakoś zaklepać, nie? Tak. Rzekomo po prostu. Ale czekajcie, będzie jakby... Dobra, nieważne, my sobie to wszystko rozplanujemy poza kamerą i widzimy się, jak wszystko ogarnie. To ojciec, chyba oni już sami siebie odpowiednio urządzili. No, ta śpi na podłodze. A zobacz, jeszcze jedna rzecz. Tego to się chyba nie spodziewasz. Nie. Te trzeba latarkę. Światło zapalić. A no w sumie. Co robisz? Ja pierdzielę. A ktoś tutaj jest? Nie ma nikogo. Nie ma, nie ma, nie ma. Kurde, ja bym wziął ten koc w sumie. No to ja zabieram koc. Mógłbyś zabrać koc, no. Mi się przyda koc. Nie! No bo wiesz, to jest poszewka do tego Karoliny, co ona śpi, nie? No ja się przykryję kocem. No będziemy musieli Karolin... tutaj. O, mam kocyk, dobra, no to ja idę spać. Idziemy spać. No. No to w takim razie widzimy się jutro. Wszyscy wiedzą chyba o co chodzi. Już nie będę tutaj tłumaczył, zwłaszcza, że w tym pomieszczeniu również są takie, a nie inne osoby. Także widzimy się jutro. Znaczy w tym filmie jeszcze, wy będziecie to widzieli za chwilę. Uwaga! Kot. Marek, coś tu lata. No ja słyszę właśnie jakieś odgłosy, jakieś stopy. Dobra, ale tutaj jeszcze chyba trzeba łóżko pościelić, nie? Tak, się nie łóżko. No to trzeba je rozłożyć i tak dalej. To ja tutaj już odsuwam. Odsuwam, ładnie, mikrofon, pięknie. Bo my śpiewaliśmy tutaj. No, przed chwilą skończyliśmy. Hot 16 naprawdę zajebiście wyszła. Dlaczego to robisz? Daj mi spać. No, bo ja bym się tutaj położył, nie? Jak się to rozkładało, bo ja już nie pamiętam. Wyłącz tę kamerę. Ja ci pomogę. Nie udajesz, że filmokę nagrywasz, No i to jeszcze się rozkłada. I wszystko idealnie, zajebiście nam się tutaj zgrywa. Dobra, w takim razie widzimy się już jutro i robimy ciąg dalszy. Jest godzina 13. Maciek wstał, ale jeszcze do nas nie szedł. Także myślę, że można byłoby go zawołać. Karzeł! Co? No i teraz powinien zejść. No i my sobie żyjemy dalej swoim życiem. A co mnie małaś? Siadaj sobie. Siadaj, Karolina. No co będziesz stała? Co nagrywasz? Masakra. Będziesz tak sobie stała? To... Nie, nie słyszę, w ogóle nie sprawa jest. W ogóle kto tutaj taki słyszy? Właśnie nie wiem. No masakra. To może teraz ja ciebie nagram. Proszę, bo ja nie mam w czym chodzić. Daj mi pieniądze. Och, ale Karolina ci... Nie wyglądasz. A dziękuję bardzo. Piękne ubranie, masz piękny makijaż, wszystko piękne, super jest. Ale jaki fajny balkon. Dzisiaj wygląda. Patrz, ja nie mam w czym chodzić, patrz co ja mam na sobie. Vloga kręcimy dzisiaj, nie? No, trzeba zrobić te porządek. No, dzisiaj kręcimy sobie, że tutaj sprzątamy. Sprzątamy sobie tutaj, bo jest tutaj dosyć brudno. Daj mi pieniądze na ubrania. A tu taki syf. Jak mi nie dasz pieniędzy, to pójdę do Kamusia. Maćka nie ma, także... On chyba do Kamusia poszedł. Być może. No. Oby nie. Kamuś mi da pieniądze. No, także Karolina, dawaj, tutaj sprzątamy sobie i nagrywamy vloga z naszego dnia dzisiejszego. Proszę mi tu nie dotykać. Karolina, co chcesz od tej torebki? Proszę mi tu nie dotykać. Nie, torebka sama po prostu chodzi. Tak myślałam, że w sumie. Przychodzi, kurczę, no, robi, portfel trzeba zabezpieczyć, bo masz tutaj pieniądze w portfelu i no właśnie. A ja portfel na ziemi zostawiłem, nie? No, nie można tak. Ktoś przychodzi, no nie wiem, kto to nasypił, tak? Chamie, dajcie mi pieniądze. Ty, a pamiętasz, jak kupiliśmy te ciuchy dla Maćka ostatnio? No. Bo on prosił o spodnie i bluzę. I gdzie jest spodnia i bluza? I pamiętasz jeszcze, jak oddaliśmy je? Co oddaliście? Oddaliśmy je Mini Mike'owi, oddaliśmy, pamiętasz? Jak wysłaliśmy do Krakowa? Nie, on teraz jest w Los Angeles. Wysłaliśmy te ciuchy, bo stwierdziliśmy, że... No że po prostu Mini Mike. No tak, tak. A dupie was mam. Mini Mike doceniłby wszystko, tak? No, nawet takie ubrania, co dostawił. Dokładnie. Zajebiste. Nawet wysłał, że dziękuję. To co, dalej kręcimy tego vloga? No chyba tak.
Dawaj tutaj sprzątaj i zaczynamy nasz dzisiejszy dzień. Czemu te szafki same się otwierają? Boże! Ja pierdzielę, jaka faza, co się tutaj dzieje? Ej, co się dzieje z tym krzesłem? A dobrze się wyspałeś, Maja? Nie no, to jest chore, co się dzieje? Co jest chore? Krzesło się rusza, Karolina. Jezu! Przecież ja je odstawiałam. Nie, dziwna sytuacja. Już nagrałeś sobie vloga? I co teraz, Karolina, robisz? A nie? No sprzątam po kimś, w sumie naprawdę. Chyba ktoś tu jadł coś dzisiaj. Ktoś ubogi coś dzisiaj tutaj jadł. Z tego co widać, bo tutaj no nie są najlepsze produkty. No i tutaj jakieś... zwykłe produkty. Ty przed chwilą jakiś menel, nie wiadomo co. Czemu się tutaj wlało coś do szklanki? Teraz ta szklanka się unosi. To chyba jakiś duch menela pije to. Bo takiego... Sam jesteś menel. Bo takiego soku, no to się nie da przecież pić, Karolina. A dobra. To są szczochy. Miłego nagrywania filmów. Ja idę do Kamusia. Cześć. Drzwi się otworzyły. Dobra, zamknęło się. Serio? Już. Dobra, zobaczymy, co się będzie działo dalej. Lecimy za nim? No, trzymaj kamerę. Zawsze chciałem tutaj postać, bo tutaj jest, wiesz, taka zajebista dziejna na przestrzeń. No tutaj jest naprawdę idealnie, ta szklana szyba. Pięknie, naprawdę wygląda w tym po prostu pomieszczeniu, w tym lokalu. No to jest naprawdę piękna ściana. Tylko, że czasami no same się ruszy. No to w takim razie Maciuś sobie poszedł. Najprawdopodobniej przyjdzie do nas wieczorem. Ale film fajny w sumie. Szkoda, że tylko dzisiaj udało nam się zrobić z nim w sumie 3-4 minutową akcję. Ale to co się działo wczoraj było naprawdę mocne. I widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.